W dzisiejszym odcinku będę prankował mojego przyjaciela Pimpka jako straszny Hagiwagi. I widzowie, na górze, na tej górze znajduje się mój domek, do którego widzowie zaprowadzimy go i będziemy go straszyć. I tutaj w tym domku mieszka Pimpek, tak jest. Ja schowam się za drzewem i poczekajmy na niego, aż on wyjdzie, widzowie, bo on tutaj ma swoje uprawy z tego co widzę. Wyszedł. Ale mamy piękny dzień. Idealna pora, żeby zebrać troszeczkę nasion. Patrzcie, widzowie, on zbiera sobie nasionka. Teraz zebrał sobie ziemniaki, marchewkę. Ja się skrywam jeszcze za drzewem. Ale jestem ciekawy, jak on na mnie zareaguje. Jest już tak bardzo blisko mnie. Jeżeli stanę sobie nieruchomo jak zabawka. Uwaga, stańmy. Zobaczymy, czy on w ogóle nas zauważy. Co to jest? Kim ty jesteś? Dzień dobry? Panie Hagiwagi, czy coś ode mnie chcesz? Pimpek się przestraszył i naprawdę myśli, że to jest zabawka Hagiwagi. Nie ruszajmy się. No dobra, nie chcesz się ruszyć, a może coś powiesz? Halo, panie Hagiwagi? Ja muszę zawołać Luczka, to wygląda mega strasznie. Pimpek zaczyna się bać i mnie szuka, a on nie wie, że to jestem ja. Ja jestem Hagiwagim. Dobra, on gdzieś idzie. Chyba poszedł po mnie? Oj, nie wiem, on chyba wyszedł drugą stroną. Okej. Mam pomysł w takim razie. Weźmy, widzowie, wejdźmy do jego domku i zobaczmy, co on ma w środku. Luczek, gdzie jesteś? On zaczyna nas szukać. Dobra, wejdźmy sobie do tego domku po cichu, jako Hagiwagi. Poszedł w tamtą stronę. Uwaga, wejdźmy do środka i patrzcie, jesteśmy w jego czerwonym domku. Jak wiecie, czerwony to jest ulubiony kolor Pimpka, ale czerwona też jest subskrypcja. Zostawcie subskrypcję. Musimy, widzowie, teraz w tym momencie zniszczyć troszkę jego domek, ponieważ mam specjalne urządzenie, które, patrzcie, przenosi dane bloki. Wow, jesteśmy naprawdę strasznym Hagiwagim. Jestem ciekawy, jaką reakcję będzie miał Pimpek. Porwiemy go tą bronią. No, rozrabajmy mu w domku i jestem... O nie, widzę go. Czy on teraz wraca? O-o. Luczek, gdzie jesteś? Nigdzie go nie ma. Gdzie on się ukrył? Wraca, wraca. Zaraz mnie zobaczy. Lada moment, wchodzi do drzwi. Do domu. Czy wchodzi. Ty się bawisz w chowanego? Zaraz. Czym ty jesteś? Jestem Hagiwagi. No, ty mówisz i się ruszasz? Co ty zrobiłeś z moim domem? Zostaw go, nie dotykaj, ty potworze wielki. Nie wyzywaj mnie od potworów. Chcę tylko cię zjeść. Nie, zostaw mnie. Poczekaj, nie uciekniesz mi, bo mam specjalne urządzenie do kontrolowania wszystkiego. I jako Hagiwagi wszystko jem. A masz! Oj. Nie! A masz! Zostaw mnie, ty Hagiwagi! Czego ode mnie chcesz? Muszę cię porwać w tym momencie. Nie, 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 nie dotykaj mnie, proszę. Teraz zostaw cię kontroluję. Pomocy! Nie! Tak, Luczek, Pimpek. Jesteś tutaj? Żaden Luczek ci nie pomoże. Proszę! Nie może tak skończyć, jestem niesmaczny. Jesteś smaczny, rzucę cię do mojego domku tam na górze. A masz! Nie! Au! Szybko, szybko, muszę uciekać. Nie uciekniesz mi, biorę cię moją bronią. Zostaw mnie, ty Hagiwagi, ty jeszcze latasz. Jakim cudem? Nie, Luczek, jak się dowie, to zrobi ci naprawdę wiele złych rzeczy, wiesz o tym? Nie bój się, Luczek też jest uwięziony. Zobacz, tu jest domek, w którym będziesz cały czas. Co? Co to jest? Nie niszczy nic, marsz do klatki. Oj, marsz do klatki. Nie rzucaj we mnie, no. Czego ty ode mnie chcesz, Hagiwagi? Odczep się ode mnie, co? Po prostu lubię zjadać różne stworzenia. I dzisiaj mam ochotę na pieska Pimpka. Nie! Proszę, ja mam... Dam ci wszystko. Może byś chciał na przykład marchewkę? Nie, widzowie, ja nie lubię marchewek. Nie chcę marchewki. Może ziemniaczek w takim razie? Taki prosto z uprawy. Boże, widzowie, przecież Pimpek jest głupi. Hagiwagi nie lubi ziemniaków ani marchewek. Hagiwagi lubi jeść kości albo ludzi, albo cokolwiek. Nie, no Pimpek, dobra. Nie lubię. Nie lubię tego. No to w takim razie została mi ostatnia rzecz. Mam kości, które miałem sobie dzisiaj zjeść, ale mogę ci je dać. Kości? Pimpek! Tak, możesz mi dać kości. Naprawdę chcesz kości, Hagiwagi? Nie żartujesz sobie? Jasne, że tak. Możesz mi dać tutaj kości. Uwielbiam kości. Ale pod jednym warunkiem, że mnie wypuścisz. Wypuszczę? No okej, to rzuć mi.
Dobra, łap tutaj. Wow, wow, kości, 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 kości. Miam, 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 lubimy kości. A czemu ty tak bardzo lubisz kości, Hagiwagi? No po prostu, uwielbiam. Dobra, nie pytaj się wiele, możesz teraz już sobie iść. Dziękuję, panie Hagiwagi. To ja będę spadał, ale proszę, panie Hagiwagi, zostaw mnie. Proszę cię, nie rób mi już tego więcej, dobra? Dobra, możesz iść, zostawiam cię w spokoju. Dzięki, matko, dobra. Widzowie, Pimpek myśli, że dałem mu spokój, ale nic z tych rzeczy, będziemy go teraz podglądywać. Dobra, widzę Pimpka, który chyba zbroi się i chce iść do kopalni, ale on mnie nie widzi, nie wie, że ja go śledzę. Tutaj chyba jest zejście do kopalni i on chce tam iść. Muszę zebrać troszeczkę żelaza, no i oczywiście węgla. To jest niezbędne, żebym mógł pokonać smoka. Pimpek chce pokonać smoka Endu. Dobra, widzowie, może jeszcze nie zdradzajmy się, że dalej go śledzimy. Rzućmy mu może... mam pomysł. Weźmy sobie żelazo i rzućmy mu blok żelaza, tak żeby mógł się od razu uzbroić. Uwaga, weźmy naszą broń tutaj i uwaga, trzymamy blok żelaza i rzućmy tam gdzieś w niego. Uwaga, pum! O, uwaga, tam wyżej gdzieś jest. Usłyszał to Pimpek? Co się dzieje? Co to jest za blok? Skąd on się tu wziął? Jest to kto? Halo, to ty, Creeper? Patrzcie, nie widzi nas, bije się z Creeperem. Dobra, trochę się schowajmy, żeby nie widział nas znowu. Dobra, weźmy więcej tego, więcej tych bloków i rzućmy wszystkie bloki w niego. Co jest? Czemu? Skąd tu się bloki biorą żelaza? Patrzcie, bloki żelaza normalnie mu dajemy. On teraz może sobie zrobić cały ekwipunek. Ale dobra, wiecie, widzowie, co? Hagiwagi nie może być taki pomocny. Chociaż, widzowie, może byśmy z nim tutaj zeszli na dół do kopalni. Mam całą zbroję, to mogę teraz iść do kopalni. Jestem gotowy. Patrzcie, widzowie, Pimpek idzie do kopalni. To świetnie się składa. Idziemy tuż za nim. On nas nie widzi. O, ja bym się przestraszył, jakbym się odwrócił. Ale to bardzo dobrze, że nas nie widzi. Bo możemy go trollować. Zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę jest mocno. On się tam bije z jakimiś mopkami. Ja mam pomysł, coś go atakuje. Wow, jakieś zombiaki. Weźmy tego zombiaka. A masz, jestem ja. Uwaga, Hagiwagi. Trzymam tego. Tak, trzymam tego zombiaka. Wow. Pomogę ci zabić je. Zrzucam w niego. Dzięki. Hagiwagi, dziękuję ci. Dzięki twojej pomocy przeżyłem. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Przeżyłeś. To teraz pakujesz się na dół do większej ilości tych wszystkich potworów. Zostaw mnie. Chodź tutaj. Przestań. Nie dotykaj mnie. Hagiwagi, proszę. Muszę cię wziąć. Chodź tutaj. Zostaw! Nie dotykaj mnie! Nie! Dobra, mam cię, złapałem cię. W tym momencie proszę. Idziesz tam na dół, a tam na dole jest więcej tych potworów. Nie rób tego! Nie, tak, mogę tobą miotać. Nie, ja chcę wrócić do siebie, no. Chyba, że dasz mi więcej kości. Więcej kości? No mam trochę kości, ale nie za dużo. Dobra, rzucę cię, chodź tutaj. Chodź tutaj, rzuć mi trochę kości, a ci pomogę przejść tego Minecrafta i pokonać tego smoka. O, tak, kości, miom, uwielbiam kości. Poczekaj tutaj sekundkę, zaraz do ciebie przyjdę. Widzowie, Pimpek dał mi kości, więc to bardzo dobrze o nim świadczy, widzowie. Chciał przekupić Hagiego Łagiego, ale widzowie, jako Hagiwagi, zróbmy pranka i powiemy, że znaleźliśmy na dole, widzowie, takie wielkie, widzowie, bloki diamentu. I widzowie, przynieśmy to Pimpkowi, żeby mógł sobie je wykopać i zrobić sobie jeszcze lepsze uzbrojenie, widzowie. Dobra, uwaga, masz Pimpek. To dla ciebie, za to, że mi pomogłeś. Hagiwagi, jesteś pewien? To jest niemożliwe. To jest pewnie jakaś pułapka, co? Nie, to nie jest pułapka, Pimpek. Masz, uzbrój się i zaraz idziemy na smoka. Widzowie, jestem ciekawy, jak ja będę w ogóle bił tego smoka, bo pomożemy Pimpkowi pokonać tego smoka. On nie wie, że ja jestem Hagiwagi. Jestem ciekawy, widzowie, jak będziemy kontrolować smoka. Proszę, Pimpek, masz, budziu, kolejny blok dla ciebie. Co ty robisz? Tak. Dziękuję ci, na pewno mi się przyda. Tak jest, proszę, tu dla ciebie są wszystkie rzeczy. Ile bloków diamentowych, tego jest strasznie dużo. Tak, weź sobie jeszcze tutaj złote jabłka od Hagiego Łagiego, proszę bardzo. A ty masz jakiegoś przyjaciela na tym świecie, który podobnie wygląda jak ty, tylko jest niebieski, tak? Tak, nazywa się Luczek i właśnie go chciałem poszukać, ale nigdzie go nie widziałem. Wiesz coś może o tym, panie Hagiwagi? Nie wiem, ale wiem, że może smakować pysznie. Co ty mówisz? Nie, ja się ciebie boję. Nie, spokojnie, Pimpek. Pimpek, spokojnie, zróbmy tak. Pomogę ci przejść tego Minecrafta za to, że byłeś taki. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Dobra, słuchaj tego. Zróbmy tak. Ja w tym momencie pomogę ci to zrobić, naprawdę. Uwaga, zrobimy tutaj portal do Endu. W tym miejscu. Tak.
Co? Tutaj portal? Tak, odpalimy go i będzie działał. I pokonamy razem smoka i będę go kontrolował. Zobaczysz prawdziwą moc Hagiego Wagiego. Wow, to będzie naprawdę mega mocne. Tak, patrz, kładę oczy powoli i otwieram portal. Za chwilę będzie otwarty. Jesteś na to gotowy, Pimpek? Jestem, jestem. Dobra, wiesz co? Myślę, że damy radę we dwóch, dobra. I pyk, proszę bardzo. Wow. A jak to działa? Panie Hagiwagi, ty jesteś niesamowity! Działa to dobrze, a teraz proszę, biorę cię moją maszyną i wpuszczam cię, tak! Brz. Dobra, widzowie, Pimpek poszedł i my też, widzowie, wchodzimy! Dobra, Pimpek, teraz musimy razem pokonać smoka, jesteś na to gotowy? Nie, ja nie chcę z tobą pokonywać smoków, Hagiwagi! Ale to będzie śmieszne, ja cię na niego rzucę! Nie, nie, spokojnie, mnie. Spokojnie, zbudujmy ci tutaj wyjście, patrzcie, patrz, mam tutaj taką specjalne właśnie urządzenie, które może nawet bloki, już zresztą to widziałeś, co nie? O, smok tu przeleciał, dobra, no. Czekaj, zrobię ci tutaj takie małe jakby przejście, uwaga, rzućmy to, tutaj to weźmy tutaj, dobra, czekaj, chodź, szybciej to zrobię, chodź za mną, Hagiwagi cię wyprowadzi. Ale ty to szybko robisz. Oczywiście, że tak, Hagiwagi musi to szybko zrobić. O, proszę, Pimpek, jesteś już na świecie. Tutaj są ogólnie inne takie mopki, bardzo straszne, więc bądź grzeczny, bo inaczej ci je wrzucę je na ciebie. Nie, nie rób tego, proszę cię. Tak właśnie będę za chwilę rzucał smokiem. Dobra, chodź tutaj, Pimpek, mam pomysł, co możemy razem zrobić. Czekaj, co spróbuję, chcesz robić? Spróbuję rzucić w to w smoka. Zobaczymy, czy zabierze mu w ogóle jakieś HP, jeżeli rzucę blokiem w smoka. Wow, czekaj. Muszę to spróbować. Wow. Hagiwagi, leci, pudrz. Aj, coś chyba nie zabiera, uwaga, w smoka. Pudrz. To nie działa. Musi to zadziałać, pudrz. O nie, on coś rzuca we nas. Dobra, nie, Pimpek, chodź. No. Musimy razem teraz... Co ty robisz? Chodź. Biorę cię w górę, Pimpek, i teraz musisz zniszczyć... O nie, ty wiesz, że są zniszczone, Pimpek. Co jest? A to świetnie, to możemy od razu pokonać smoka. Może spróbuję go wziąć, co? A może rzucę... Ale zostaw mnie w ziemi, co? Proszę cię, panie Hagiwagi. Aha, mogę to wam teraz miotać na lewo i prawo. Nie! A może... Zostaw mnie! A może rzucę cię w smoka? Proszę, tylko nie w smoka. Przecież mieliśmy być kolegami. Nie, no dobra. Przygotuj się, bo rzucę w tobą w smoka. I uwaga, proszę. I... Pudziu! Nie! Wow! Ale wyszło! Ale dostałem! Ale dostałeś. Szybko, muszę zjeść złote jabłko. Dobra, spróbuję złapać teraz smoka i smoka się, widzowie, pozbyć. Dobra, uwaga, spróbujmy złapać smoka, uwaga. Dobra, widzowie, patrzcie, mam złapanego smoka. Widzicie, to kontroluję go. Czekajcie, pójdźmy z nim pod świat i Pimpek. Ja normalnie tutaj... Hagiwagi! Tak. Co ty robisz z tym smokiem? Ty go naprawdę złapałeś? Tak, mogę nim kontrolować. Naprawdę, na lewo i prawo. Mogę go wyrzucić. Wyrzuć nawet... go do otchłani, szybko! Dobra, uwaga, rzucam nim. Wyleciał w dół i umiera! Wow. Tak, i oto takim sposobem Hagiwagi pomógł przejść Minecrafta Pimpkowi. Zostawcie łapkę w górę i suba.